Dziś opowiem Wam o świętym Patryku i jego święcie, które jest obchodzone w Irlandii 17 marca. Święty Patryk to patron Irlandii. Święty Patryk to biskup Irlandii, który żył w XV wieku i zmarł 17 marca. Dlatego też tego dnia obchodzimy jego wielkie święto. Zgodnie z legendą, święty Patryk wypędził wszystkie węże z Irlandii i wprowadził chrześcijaństwo. W Irlandii święto Patryka celebruje się ubierając się na zielono. Znanym i rozpoznawalnym symbolem świętego Patryka oraz Irlandii jest trójlistna koniczynka. Innym bardzo znanym symbolem Irlandii są leprykony, czyli skrzaty albo krasnoludki. Leprykony są bardzo niebezpieczne, złośliwe, kradną oraz piją alkohol. Momencik. Jestem leprykonem irlandzkim i przedstawiam Wam tego pięknego skrzydła. Tada! Porozmawiajmy o świętym Patryku. Święty Patryk. A co jest na wszystkich wizerunkach z Irlandii? A co jest na pamiątkach, na karteczkach, kalendarzach? Leprykon. Czyli my! No i jak wygląda? Co tutaj? Co my? Leprykony. Leprykony kradną złoto. Nie. A to nawet złote nie jest, to się nie liczy. Nieważne. Leprykony robią niemiłe niespodzianki. Nie wiem. To jest w ogóle niejadalne. Krasnale nie robią psikusu. Jestem taki samotny. Nikt mnie nie lubi. Święty Patryk. A to? To kto to jest? Krasnale nie robią bałaganu. Krasnale nie psują rzeczy. Krasnale nie kradną. To jest pomówienie. Jestem święty Patryk. Prawdziwy. Krasnale nie piją. Dobre, witaj piękny chłopcze. Może pójdziemy na kawkę? Co na życie samotnego krasnolą. Co się stało? Jumba lumba, jumba lumba, jumba lumba.